Moment proszę, decydujący. Sekundy dzieliły nas od tak czegoś jest, historycznego. Tutaj jest... Tak, można powiedzieć, że to jest prawie niesamowita historia. Pamiętacie, jak w 2011 roku prawie wygraliśmy z Niemcami? Prowadzona przez Franciszka Smudę polska kadra mierzyła się w Gdańsku z naszymi sąsiadami. Wówczas nasz bilans był tragiczny i wynosił okrągłe 0 wygranych, 4 remisy oraz 12 porażek. Niemcy zagrali towarzysko w nie najlepszym składzie, ale mimo to Joachim Löw był pewny, że jego zespół wygra. Jakież było jego zdziwienie, gdy tylko do przerwy Polacy mogli prowadzić 2 bramkami, a do tego znakomicie w bramce spisywał się młody Wojciech Szczęsny. W końcu nasz zespół wyszedł na prowadzenie po trafieniu Roberta Lewandowskiego. Gdy w 91 minucie Kuba Błaszczykowski strzelał na 2-1, wszyscy kibice byli niemal pewni wygranej. W ostatniej akcji meczu Jakub Wawrzyniak poślizgnął się w pojedynku ze skrzydłowym. Niemcy strzelili na 2-2, a o polskim obrońcy powstały tysiące memów. Wyrównująca, jeden jedyny błąd Wawrzyniaka i proszę bardzo, Miller.